Wazek. Santísima, ma. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Czekałem na ciebie. A co słychać u pani Wells? Martwi się o mnie. Wiesz, jak jest. Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Wchodzimy do Afterlife. Afterlife. Sława tego miejsca daleko sięga. To znaczy? Parę klanów właśnie tutaj przyklepało największe kontrakty. No pewnie. W całym Night City nie znajdziesz lepszej miejscówki. To co, jedziemy? Chodźmy. Uwierzysz, że tu była kiedyś kostnica? Tak? Nie wiedziałem. Serio? Ale to było dawno temu, jak jeszcze porządny pochówek coś znaczył. A wy to niby kto? Jestem V, a to Jackie Wells. I to ma mi coś mówić? Niebawem będzie. My do Dexa. Yo, Dex. Jest tu takich dwóch, mówią, że do siebie. A? No dobra. Mówi, że potrzebuje jeszcze chwili. Strzelcie sobie do mnie. Tak zrobimy, amigo. O, tak. Wszystko tak. Serce Night City. Słyszysz? Jak tętno. Wyobrażasz sobie Susan Forest, Boa Boa, może nawet Morgan Blackhand. Siadali na tych samych stołkach i patrzyli na ten sam bar. No, teraz nasza kolej.
A widzisz tamtą babkę? To Rogue. Najlepsza fikserka w mieście. A to nie Dex jest najlepszy? Rogue ustawiała akcję, kiedy Dex był jeszcze mały i chudy. Afterlife należy do niej. Co będzie dla was? Ty wybieraj. Tequila Old Fashioned. Z kropelką piwka i chili. Czyli Johnny Silverhand dwa razy. Właśnie tak. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłem. To taka tradycja. Nazywamy drinki po naszych stałych klientach. Załóżmy, że chciałbym mieć własnego drinka. Co trzeba zrobić? Umrzeć. Najlepiej na akcji. W spektakularny sposób. Ach, piękna tradycja. Wysokie wpisowe. Wszyscy umrzemy, ale nie każdy zostanie zapamiętany. Za piękną przyszłość. Przejdźmy do legendy. W każdym razie ja jestem Jackie Wells. I przepis też mogę podać na wszelki wypadek. Jasne. Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe i najważniejsze – miłość. Zapamiętam. Słyszałam, że jesteście nowym nabytkiem Dexa. Po prostu robimy interesy. Skąd ty wiesz? To część mojej pracy. Zresztą, jak myślisz, skąd bierze się reputacja w świecie najemników? Z plotek na twój temat. Dexter często tu bywa? Właściwie to wrócił po długiej nieobecności. Prawie 2 lata go nie widzieliśmy. Stare kocury chodzą swoimi ścieżkami. Gdziekolwiek był, troszkę stracił na wadze. Może nie dowozili tam pizzy. Powodzenia. Dzięki. Tędy. Duży jesteś. Trenujesz? Nie. Ja też. Boks. A ty co? Jakaś egzotyka? Kempo? Ninjitsu? Nie. Myślisz, że dałbyś mi radę? Mhm. Co za tutaj. Gość? Tak, Excelsior. Gotówka, jak zwykle. Ja muszę kończyć. Jest i pan wi. No, to rodzinka w komplecie. Pierwszy raz na żywo. A co z Flatheadem? Obejrzyjmy go sobie. No dobrze. Zapraszam. Dzięki za pomoc u kosiarzy. Parę szumowin w mieście mniej. Ta. Nabiliśmy punkty u tego u góry. Fajna loża. Dziękoszczelna? Jackie. Pan Welsh ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do pana V. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? Bardzo dobrze. Pokazała mi wnętrza Konpeki Plaza na nieobrobionym braindance'ie. T-Bag już mnie wprowadziła. Czyli wiesz, kto jest celem? Syn cesarza. Yorinobu Arasaka. Ta, facet z wielkim nazwiskiem i małymi możliwościami. Przyjaciel Evelyn Parker. Chciała się tylko przywitać, czy jest coś więcej? To Parker. Sam nie wiem. Jest w niej coś dziwnego. Z jednej strony ma dojścia do Yorinobu Arasaki. Z drugiej całkiem dobrze ją znają w Lizis. Też mnie to zaskoczyło.
Wszyscy potrafimy tu dodać 2 do 2. A skoro wynik tego równania to 5, to znak, że coś nam umyka. Ale właśnie od tego macie fiksera. Jeśli niewiadoma spróbuje nas kopnąć w dupę. Moja jest duża i twarda. Coś jeszcze? Jest coś więcej. Zaproponowała mi nowy układ. Nowy układ? Mhm. Taki, w którym dzielimy się z nią kasą 50/50, bo przecież nie potrzebujemy fiksera. Co? Bez fiksera. To mi się podoba. Klienci nigdy się nie nauczą. Dobrze, że mówisz mi o tym wprost. To, panie Wi, to może być początek długiej i owocnej współpracy. Nawet nie wyglądasz na wkurzonego. Zbyt długo żyję w Night City, żeby się wściekać za każdym razem, kiedy ktoś próbuje robić mnie w chuja. Parker nie jest pierwsza. I nie będzie ostatnia. Słowa uznania to mało, a oferta Evelyn to dużo. Święta prawda. Wi dobrze gada. Wiem. Jeszcze do tego wrócimy. Przejdźmy do rzeczy. Co masz dla nas, Dex? Mam dla was to. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Dexem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Zamieniam się w słuch. Delamain zawozi was do Konpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą T-Bag hakujecie systemy hotelu. Z pomocą T-Bag oraz Flatheada. Na koniec wchodzicie do apartamentu Yorinobu Arasaki i zabieracie relik. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi. I najlepiej bez ofiar. Przez cały czas będziecie mieć T-Bag na słuchawce. A teraz pytania. Jak wejdziemy do penthouse'u? Yorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu. Żeby je ściągnąć, musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netrunner w Konpeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. Problem? Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent, można otworzyć tylko od wewnątrz. Czyli, żeby się dostać do środka, musimy być w środku. Panie Wells, T-Bag to specjalistka. Rozpracowała również ten problem. Tutaj do gry wkracza Flathead. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą unieszkodliwicie netrunnera. Flathead będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta. Ale dzięki temu będę w stanie otworzyć wam penthouse. Jeszcze coś? Pomów o wejściu do Konpeki. Jaką mamy przykrywkę? Ty jesteś Ramon Victorino. A ty Harry Conwell. A jaki jest cel wizyty panów Conwella i Victorino? Interesy. Jesteście handlarzami bronią. Macie fikcyjne spotkanie z przedstawicielem Arasaki, Hajime Takim. Jeszcze coś? Delamain nas zawozi? Najbardziej ekskluzywne taksówki w mieście? Nieźle. Współpracuję tylko z najlepszymi. A Delamain nigdy nie zawodzi. Może dlatego, że to jest jedyna korporacja prowadzona przez sztuczną inteligencję. Nie zadaje zbędnych pytań. I nikt nie wie, jak udaje mu się za każdym razem odnawiać licencję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Delamain przywiezie was tu z powrotem. A jeśli coś się posypie, zawiezie was do bezpiecznej kryjówki. Czyli gdzie? Do Notel Motelu. To dyskretne miejsce, gdzie będzie można przemyśleć, co dalej. Ale wierzę, że nie będzie takiej potrzeby. Jeszcze coś? Ja nie mam więcej pytań. Świetnie. A ja mam. Kiedy wreszcie przejdziemy do negocjowania stawek? Teraz. Świeżakom daję 30%, ale w waszym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniecie 40%. Bonus za twoją uczciwość, Wi. I o to chodzi, Dex.
I o to chodzi. Ostatnia rzecz. Nie przejdziecie przez bramki bezpieczeństwa z bronią. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a Flatheada wniesiecie w walizce. No i musicie się ładnie ubrać. Spoko. Dzięki, Buck. Kiedy możemy spodziewać się kasy? To już zależy od pani Evelyn Parker. Ale obstawiam, że tydzień lub dwa. Co w tym czasie mamy robić? Siedzieć cicho, nie wychylać się, nie rozrabiać. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragniony, ani pijany. Delamain czeka przed Afterlife. Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. Długo się znacie z Dexterem? A co? Wiesz, różnie mówią na mieście. Marek Aureliusz powiedział, wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. No, teraz rozumiem, czemu się tak dobrze z Dexem dogadujecie. A ty co myślisz o planie? Myślę, że zaprowadzi mnie prosto na Kretę, gdzie spędzę resztę dni w luksusie i lenistwie. Przyślij mi pocztówkę. Raczej nie będę podtrzymywać starych znajomości. Bez urazy. Wszystko jest jasne. No to do roboty. To co, jedziemy? Czy masz coś jeszcze? Muszę coś jeszcze załatwić przed akcją. Jasne. To spotkamy się przy Delamainie. Tylko nie zapomnij się przebrać. Myślałeś, że najlepszym sposobem na szybką kasę jest pominąć Dexera? Następnego dnia nie widziałem naprawdę. O, jakbym umarł, odcięłam się.
dała na mnie kompletne info. Co z tego, że wiem, jaki mają sprzęt, kiedy nie wiem, ilu ich tam kurwa jest w tym bunkrze? Będzie dobrze. Szam zawsze przynosi nam szczęście. Co nie, Szam? No, uważaj, bo ci odpowiem. Skup się lepiej na robocie. Przed akcją poślemy tam drony, żeby się nie okazało, że się pchamy jak śliwka w gówno. Rogue mówiła, że znasz, kogo trzeba. Nic się nie martw. Wszystko jest dogadane. Powiedz. Six Street. A nic. Po prostu. Jeździłam. Zrobimy kurs. Przeleją kasę. Nie, nie. Wszystko ze mną dobrze. Nowej wojny z Militechem. Tym gorzej dla nas.